Witajcie moi mili, dzisiaj mamy 11 listopada, święto niepodległości, pojedziemy sobie dzisiaj, nie wiem czy jeszcze po mieście sobie pojeździmy, czy sobie pojeździmy gdzieś po lasach. Zobaczymy jak to wypadnie. Zobaczę sobie czy tu się wszystko ładnie nagrywa, czy tu się ładnie nagrywa, tutaj jest ok. Dobra, piękna pogoda, trochę przymrozek był w nocy, rękawiczki są, ubranie jest. Na cebulkę, więc jest kit. Na razie jesteśmy na ulicy Okulickiego. Pojedziemy sobie tam w stronę wiaduktu. Zobaczymy, co tam, jaki pomysł wpadnie na dzisiejszą trasę. Może tak sobie tylko pojeździmy po mieście. I czerwone światełko. Ojej, pojedziemy sobie w lewo, bo tutaj będziemy stali do jutra. Thank you.
Na razie nic się nie dzieje, tylko jakiś samochód podjechał. Z okazji Dnia Niepodległości będą tutaj biegi. Ale na razie jest cisza. O 11 chyba zapisy mają być. Będziemy później, zrobimy zdjęcia. Może zrobimy tutaj jakieś zdjęcie na 11 listopada z flagami w tle. Ulica Staszica. Bateryjka z wczoraj jeszcze się rozładowała. I starczy. To może dzisiaj, a może nie dzisiaj, tylko teraz, podwiedzamy sobie miejsca pamięci. Co wy na to? Czy to jest... Nie, to jest dobry pomysł. Szczególnie dzisiaj. Można by było taki filmik zrobić wczoraj, żeby był na dzisiaj, ale nie było czasu. Przykro mi bardzo, ale człowiek też musi mieć kiedy odpoczywać, pracować i obowiązki. Dobra, to teraz panie i panowie, pojedziemy sobie na tak zwany łącznik. Przy łączniku jest taki grób żołnierzy. Robiłem tam kiedyś już film. Latałem bardzo ciasno. Dużo drzew, ale da radę. O, dzień dobry. My to się spotykamy ciągle w tym samym miejscu, ja nie? Jadę zrobić trochę filmu teraz na groby żołnierzy tam na koło łącznika, jest na górce, nie? No, pojadę tam, potem pojadę może do Rozwadowa i tam coś porobię, jakieś zdjęcia. A potem, ale to która to jest ta godzina? Dobra. O 11.15 się zaczynają dzisiaj. 12.30 jest... Dobra, no. Mogą po prostu już sobie 250 metrów. Wiem, no tylko interesowała mnie godzina głównego. Rocznika 2010 i młodzi. Dobra, fajnie, dzięki, do zobaczenia. Tu sobie przejedziemy na drugą stronę. Tam będzie prościej, bo koło Manhattanu jest parę przejazdów, a tutaj mamy ładnie czysto. Poczekamy na światełko i dalej.
I teraz pytanie, jak tam wjedziemy? Zastanawiam się właśnie, czy nie pojechać od strony obwodnicy i po prostu nie wydrzeć. Tu nic nie jedzie. Czy nie wydrzeć pod tą górkę zaraz koło łącznika, bo to jest tak bliziutko drogi. Zaraz zobaczycie. Więc zastanawiam się, czy tego nie zrobić w ten sposób, na skróty. Bo tam po tym piachu to może być i liści, i wody. Spróbujemy. Tu jest ten lasek. Ten grób jest tam na górze po lewej. Tutaj jest jakaś ścieżka. Tylko jak ja tu przejadę? Jak tutaj jest taki rów? Ha, ha, ha. Nie, tutaj jest taka ścieżka. Zaraz ją tutaj dorwiemy. Tylko muszę się wbić na tą trawę z drugiej strony. Tutaj są jakieś gałęzie. Zobaczcie, jak tu jest zatargane tymi wszystkimi chaszczami. Tutaj coś jechało. O, i wjechaliśmy. Dobra, tu się udało. O, tu jest jakiś gruz. Specjalnie rzucili chyba. Czy nie? Kurczę, o, tam jest ta ścieżka. Tak blisko. Dobra, nic, pojedziemy tamtędy. Bo tutaj to się możemy zakopać na amen, albo coś urwać. Tutaj koło wulkanizacji Mateusza można sobie skręcić w prawo. Tutaj też jest miejsce pamięci. My pojedziemy tutaj. Będziemy wracać, to zrobimy jeszcze tutaj zdjęcie też. O! Tutaj można sobie wjechać koło tych opon. Ojojojo, jak śpadyle. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie większy piach lub błoto. Tutaj pod górkę jeszcze. Jesteśmy na miejscu. Miejsce upamiętnienia. Cześć ich pamięci. 12 grudnia 1943 roku w miejscu tym niemiecki okupant rozstrzelał 10 członków organizacji konspiracyjnej Korpus Zachodni. Byli to, i tutaj macie ich wymienionych, no kurczę, 22 lata, 21, a najstarszy 54, a tak to po 30. Zapraszam w to miejsce, bardzo takie jest, szczególnie nocą. Ujmujące. Dobra, zrobimy parę ujęć.
I cyk. Dobra. Tutaj koniec. Dobra, to teraz pociśniemy sobie na cmentarz. Oj, oj, jakiś patyk. Jakiś badyl. Tutaj jest jeszcze jedno to miejsce. Bóg, honor, ojczyzna. Żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej Obwodu Stalowa Wola rozstrzelanym na pobliskim wzgórzu 12 grudnia 1943 roku. 60-lecie Stalowej Woli. Rodacy. Jedziemy. Te flagi dzisiaj tak średnio wyglądają, bo nie ma wiatru. Jak się pozaczepiały nocą, tak wiszą do tej pory. Ciężko znaleźć taką, która by powiewała. Nic nie jeździ, jak opuszczone miasto. Tu wysokie krawężniki. Przeciśniemy się tu po trawce może. O, tu będzie gładko. Zobaczymy, ile mi się uda zrobić zdjęć, bo jednak dzień się już zaczął. Wyjechałem dość późno, gdzieś 7:30. Potem są biegi 12:30, bieg główny. I parę ujęć przydałoby się jeszcze zrobić miasta.
Więc zobaczymy, jak mi to pójdzie dzisiaj. Film z 2020 roku możecie zobaczyć u mnie na profilu. I zaraz będziemy na ofiarkę tynia. No i już. Ale tu słoneczko ładnie świeci. Przydałoby się tu zrobić jakieś ujęcie. Przejedziemy na drugą stronę, bo tam jest ścieżka. Zrobimy takie ujęcie przy cmentarzu, bo szkoda czasu. Już jesteśmy niedaleko. Siedlanowskiego. Mural. I już jesteśmy na cmentarzu. Zrobimy sobie tutaj parę ujęć. Ja sobie chyba przejadę na drugą stronę, co by mi nie było widać. O, tu sobie staniemy.
Tutaj zrobimy kawałek ulicy z flagami i kawałek tam dalej. I mauzoleum. Dziękujemy. Jeszcze podjedziemy do Rozwadowa na rynek. Nie na rynek, tylko. To jedźmy. Przed siebie. Strasznie wysoki krawężnik. Hop! Tutaj w lewo. O jeny, pasy są aż tam. Jak my tu teraz przejedziemy? Tam pasów nie ma, muszę tędy. Tam co? Co oni to zatrzymują samochody? Zatrzymują. O, to chyba taki tak zwany niedzielny poranek. Kontrola trzeźwości. Tak. Wszystkich zatrzymują. Bardzo dobrze. I tu się przemysłową przebijemy do Rozwadowa na rynek.
jakie się tu teraz przebije. Tu pieszych, tu rowerów, tu niczego. I pociąg będzie jechał. Nie ma jak się inaczej przebić chyba przez to miejsce. Można pojechać tam w lewo, ale to nie wiem, czy jest kładka już otwarta, czy na pewno nie jest otwarta, ale czy jest przejezdna. Zobaczymy. Ale tory wysokie. Jak widzicie, tu jest taki fajny przejazd. Można się przebić na piaski. Nawet autem, jak komuś nie szkoda porysować. Od tych badyli, co są po bokach. A jak kładeczka już leży. O matko, jakie dziury. Cement. Powolutku. Zobaczymy sobie. Przejście wzbronione. Jest piękny mosteczek. Tu tylko widać zbrojenie. Będzie ładnie, ale jeszcze kawał czasu. Jeszcze pewnie ich zima zatrzyma, zanim skończą. Zobaczymy. Musimy się wrócić jednak na przejazd. O, słychać pociąg. Słychać pociąg, czyli pora na mnie. Jedzie towarówka. Blisko, nie? Teoretycznie legalnie. Bo tu droga jest.
tak blisko pociągu można stać. Chyba to jest takie jedyne miejsce w Stalowej, gdzie tak można blisko stać bez jakiegoś żadnego zabezpieczenia. Dobra, jedźmy, bo tam od szlaban otwierają. No i dobra, jesteśmy po prawej, cmentarz wojenny, zamknięty, ale sobie wlecimy, a tam mamy cmentarz komunalny w Rozwadowie. Bardzo stary. Jest jeszcze jedno miejsce upamiętniające, obok kafli. Tam się na dół schodzi, ale nie będę teraz tam jechał. Wkładanie, odpalanie drona niż sama jazda do miejsca docelowego. Zrobię sobie jeszcze tylko parę ujęć na rondzie. Dobra, pakujemy graty. Przy parku w Harzewicach jest takie miejsce pamięci. Tam też sobie podjadę.
I tutaj musimy się przebić koło ekonomika. Tutaj w lewo. O, tutaj. Tu możemy pojechać tutaj prosto. Mogę tam koło działek, ale dobra, już tu skręciłem, to tu pojedziemy. Brandwicka. Brandwicka. Tuś był taki wąski przejazd. Ale nie wiem, gdzie on jest. Przejedziemy tu od strony straży. Niepotrzebnie kółeczko zrobiłem takie tutaj teraz. Zamiast pojechać prosto przy działkach po prawej. Strażacy już się szykują na Harzewicach. Tutaj po prawej będzie zjazd, żeby pod wiaduktem, żeby się zmieścić pod wiadukt, i po prawej stronie, zaraz za tym łukiem, będzie to miejsce. O, jest oznaczone, więc widać z daleka. Znajduje się ono tutaj. Dobra, zróbmy sobie parę kadrów. Take off. Lądujemy. Jeszcze tylko rondo, maszt z flagą na środku i
i kończymy w ogóle wszystkie ujęcia filmowe. A może tędy, nie będziemy się przebijać przez ten, przez Harzywicę, ten będzie szybciej. Telefon aż mi się przekrzywił. Ale hopy, hop, hop, hop i tu jeszcze jedna, hop, bajka, fajnie by to wyglądało z boku. I czerwone. Jest i czerwone. Jest. Uwielbiam tą hulajnogę za to, że ma taki zasięg. Rozumiecie, że tu jest taka skala
Również jest taka skala, która ma jest chyba 5 albo 6-stopniowa w kreseczkach. Tutaj ją widać. Nic nie spadło. Nic. Ani jedna nie ubyła. A zobaczcie, już objeździłem. Nie wiem dokładnie ile kilometrów. Może policzę. Może później policzę. A teoretycznie możemy sobie tutaj stanąć. Tutaj sobie możemy gdzieś stanąć. No i co, moi mili, zakończymy ten film. Ja sobie Biedronkę złapię do ręki. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Hej!